Hej, dzień dobry, witam was we vlogu 28 grudnia w czwartek. I miałam w głowie tę datę, bo przed chwilą w radiu ją powiedzieli, a i tak musiałam się przez chwilę zastanowić, jak mówiłam, bo jestem jakaś taka zaspana. Jest niby 9, ale ja, no nie wiem, nie wyspałam się. W sumie pewnie dlatego, że nastawiałam dwa filmy wczoraj, w ogóle przerobiłam je, tak jak wam mówiłam, i nastawiłam jeden wieczorem i później, żeby dodać ten drugi, bo tutaj internet jest strasznie wolny, to nastawiłam sobie budzik na 4, słuchajcie, nad ranem. Wcześniej jeszcze się obudziłam, bo musiałam iść do łazienki, więc taka jestem rozespana, potem o tej 4 wstałam, ten film w ogóle nie dodał się jeszcze pierwszy, nie wiem dlaczego aż tak długo, więc o 4 jak się obudziłam, wstałam, zobaczyłam, że on się nie dodał, musiałam czekać, ale zasnęłam. Później się obudziłam, nie wiem, około pewnie 5-6 i wtedy dopiero ten film drugi nastawiłam, także jestem taka niewyspana, no i o 7 wstałam. Znaczy, budzik dzwonił o 7, a ja wstałam trochę później, bo nie mogłam się podnieść, także tutaj w Polsce jakoś ostatnio się nie wysypiam. Właśnie a propos, i grzeję sobie fotel, bo Tomek, jak słyszycie te dziwne odgłosy, to Tomek czyści tutaj dywaniki i ten, bo idziemy, tak jak wam mówiłam, po moją babcię do Ciechocinka i po babcie i jej koleżankę, babcia jest koleżanką, także Tomek czyści trochę dywaniki, żeby nie było wstydu, że do brudnego samochodu wsiadamy i pewnie przydałoby się umyć samochód, ale pada deszcz mocno, więc nie wiem, będziemy myć czy nie? Będziemy? Bo deszcz pada i tak będzie ubaćkany cały. Zobaczymy, może podjedziemy i tak, chociaż już jest trochę późno, a ma wymeldowanie między 10 a 11, więc mam nadzieję, że się wyrobimy, a zdążymy jeszcze jechać na mainie? Jak tam musimy być po 10? Chyba tak. Jest tak zimno w samochodzie. Spojrzałam specjalnie na pogodę i pokazywało mi 6 stopni. Mówię, tak ciepło. I ubrałam po prostu sobie jeansy. Zazwyczaj zakładam, słuchajcie, wczoraj stopy pod spodnie, bo mi jest tak zimno. Dzisiaj nie założyłam, mówię, cieplutko będzie i zimno mi. Tylko tyle powiem, aż czuję, że mam nos zatkany. Więc tak, tak pozytywnie zaczęłam dzień. Pogoda jest tragiczna. Wczoraj było tak ładnie, wam pokazywałam, a dzisiaj zaraz wam pokażę, jaka jest tragedia. Wow! Pada i jest naprawdę nieprzyjemnie, ale nie ma to tamto. Jedziemy po babcie i później jeszcze mam plan. Może odwiedzam właśnie moją kuzynkę, jeśli będzie w domu, jak babcię odwieziemy i później jedziemy jeszcze do Ewki, do Eweliny, do mojej koleżanki, bo mają nowe mieszkanko, odwiedzimy ją, jej męża, jej córeczkę i tak będzie fajnie na pewno. Także zapraszam was na kolejny dzień z nami. Zobaczcie, jaka pogoda. No, miałam nagrać te krople, a ty je starłeś. No to możecie zobaczyć całe szyba. Zapadana pogoda jest naprawdę bardzo brzydka. Zobaczcie, zabrałam ze sobą w podróż książkę, bo będziemy jechać około godzinę. Pokazuje nam w sumie tak godzinę, 10-15 minut. No ale wiadomo, może trochę szybciej się uda dojechać, chociaż jeszcze na mainie Tomek chce wjechać, więc no nie wiem. I zabrałam ze sobą promyczka. Powiem wam, że tak nie mogę przebrnąć przez tą książkę, dlatego że ciągle coś się dzieje, odkąd zaczęłam ją czytać. I nie mam tak naprawdę czasu, żeby usiąść i ją poczytać. Czytałam trochę w samolocie, ale ja w samolocie po prostu no nie potrafię czytać, bo ja zasypiam za moment i tak samo było tym razem. I tutaj mam jeszcze umowę, którą muszę przeczytać sobie po drodze i będę musiała ją wysłać, już ją czytałam, ale tak wolę się tam upewnić. I powiem wam, że przeczytałam dopiero 238 stron promyczka, więc jeszcze sporo przede mną, zobaczcie, jeszcze tyle zostało. Także może sobie przeczytam to chyba, będę miała chwilę czasu i moje paznokcie wyglądają, no nie mogę po prostu na nie patrzeć, nie dosyć, że już są takie odrośnięte, to jeszcze są tak, wiecie, spiłowane tak na chama trochę, te krawędzie są takie grube, ale no nie mogę nic poradzić. Poszłam do kogoś, żeby mi ktoś zrobił te paznokcie, ale powiem wam, że z moimi dłońmi to jest tak, że ja wolę, no wolę ich nikomu tak bardzo aż nie pokazywać z bliska, żeby ktoś mi je robił. Także chyba już będę musiała wytrzymać, dopóki do Londynu nie wrócimy i może samą hybrydę położę, a później jak już kupię lampy, to sobie zrobię żel czy coś, no bo jak na razie to nie zapowiada się to zbyt dobrze. Jeszcze mam, zobaczcie, jak jest suche, bo nie pokremowałam dzisiaj, aż takie zmarszczki mi się porobiły, więc chyba zaraz wyciągnę krem i pierwsze co zrobię, to nakremuję, bo wyglądają naprawdę nie za fajnie. I zobaczcie, używam tego kremiku, który mi Ania dała w zestawie tym na urodziny. Vanilla chai, przepiękny zapach. Z tego co wiem, to w Polsce raczej na pewno też są w The Body Shop te kosmetyki, także możecie sobie powąchać. To jest dosyć taki,
charakterystyczny zapach i może nie każdemu będzie odpowiadał, ale jak dla mnie jest genialny, naprawdę uwielbiam go, także pokremuję sobie ręce, chociaż szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te kremy z The Body Shop, to ten hemp, on faktycznie bardzo mocno mi regeneruje dłonie, a te takie sezonowe, na przykład właśnie ten, kiedyś miałam jeszcze jeden, ale już nie powiem, wanilia i mleko migdałowe, chyba coś takiego, czy miód i mleko migdałowe, no nie pamiętam, coś takiego, to one nawilżają, ale tak bardziej chwilowo i trzeba często, wiecie, te ręce kremować, więc jeśli potrzebujecie takiej mocnej regeneracji, to raczej poleciłabym Wam ten hemp. Hej, słuchajcie, dzisiaj mamy już piątek i przygotowujemy ciacho. Tomek przygotował ciasto, ja je tutaj wyłożyłam, będziemy robić jabłecznik z lodami, bo później wieczorem przychodzą moi rodzice i będę robiła też kolację, będą burgery, także coś tam Wam może pokażę, jak będę robić. Zobaczcie, jabłuszka już wyłożone i mieszaliśmy je z cynamonem, z cukrem, Tomek je starł i coś jeszcze dawaliśmy? Wanilię. A, i galaretkę, jaką? Cytrynową? Ale taką w proszku, galaretkę cytrynową i dzięki temu to ciasto nie powinno się tak rozlecieć i w ogóle będzie miało lepszy smak. Także dosyć sporo wyszło jabłek, Tomek tam będzie robił teraz bezę. Także położymy bezę i później na wierzch jeszcze położymy ciasto takie porwane, czy będziesz tarło na wierzch? Nie, zobaczymy jak się... Zobaczymy właśnie jak się zcięło w tym, w zamrażarce, czy będzie lepiej je tak porwać na kawałki, no to wszystko jedno w sumie, czy po prostu zetrzeć je na tarce. Ja zazwyczaj z lenistwa po prostu rwę to ciasto i tak już jest, ułożyłam kawałek, został ciasta i ja takie bym wzięła i po prostu porwała, ale można zrobić po swojemu. Ciasto zrobione, ale jestem tak przemarznięta, nie wiem jak w ogóle wyglądam, bo rano miałam jechać na badanie krwi i nie miałam czasu się pomalować, tylko zrobiłam sobie brwi i mam trochę koloru na twarzy i nie uwierzycie, ale wstawiliśmy... Jest mi tak zimno, bo jak wstawiliśmy właśnie to ciasto do piekarnika, to ja się położyłam, żeby się zdrzemnąć, bo po prostu nie dosyć, że było mi bardzo zimno, to w ogóle jakoś nie mogę się tutaj wyspać w Polsce. Ja chodzę po prostu jak takie zombie i dzisiaj to już jest jakiś kryzys. Jestem tak śpiąca, że masakra. A zrobiłam sobie drzemkę taką... Jakiś cień tutaj śmieszny pada, no nieważne. Zrobiłam sobie taką krótką drzemkę. Dosłownie, nie wiem, 15-20 minut i wstałam i jest mi jeszcze gorzej zimno. Wyciągnęłam ciasto tylko i chcę się troszkę ogarnąć właśnie, bo rodzice przyjadą, chcę być taka, wiecie, trochę ogarnięta, chociaż tak z grubsza, to sobie poprawię brwi, pewnie jakąś kreskę, zrobię coś takiego prostego, bo jest mi tak zimno. Ale zrobiłam sobie kawę i to taką bez mleka nawet, bo nie mamy mleka. Słuchajcie, ostatnio po prostu jest jakiś kryzys, co kupię mleko, za chwilę go nie ma, nie wiadomo, ono się rozpływa po prostu to mleko i zrobiłam sobie bez mleka, ale może lepiej, bo zrobiłam naprawdę mocno, pewnie nie będzie mi smakowała, ale może się chociaż trochę rozbudzę, bo dzisiaj nawet wbrew swoim zasadom, bo ja nie piję takich rzeczy, napijam się trochę energetyka, nie, dlatego światło się zmienia jak się ruszam, napijam się trochę energetyka i w ogóle mi nic nie pomógł, bo jeszcze lub nie, napiłam się energetyka i poszłam spać. Nic. Chyba mi raczej nie pomógł. Już tej skóry nie będę poprawiać, tylko wiecie, tak się trochę przypudruję, nie będę kładła podkładu. A no i właśnie a propos tego badania krwi, słuchajcie, nie zrobiłam go, bo trochę późno wstaliśmy, zaspaliśmy i pojechaliśmy, to zostało tam chyba pół godziny przyjęć
A, była taka kolejka, ja nie wiem, co się dzisiaj stało, że wszyscy robili badanie krwi, bo zazwyczaj jak się jedzie do tego laboratorium, to tam, no nie wiem, ze 3 osoby do 5 maksymalnie czekają. A dzisiaj czekało, nie wiem, z 30, nie przesadzam, była cała poczekalnia, plus na korytarzu osoby już stały w kolejce, aż do samych drzwi wyjściowych, także wyszłam, bo i tak by nas nie przyjęli, bo zanim porobiliby te osoby poprzednie, a miałam sobie zrobić te tarczycowe badania, więc w sumie dużo czasu mi nie zostało, bo dzisiaj jest piątek, a w poniedziałek będzie zamknięte, więc we wtorek będę musiała zrobić od razu szybko, żebym zdążyła, bo w połowie tygodnia lecimy z powrotem do Londynu, także żebym zdążyła. Także dobra, ja sobie szybko tutaj ogarnę, nie wiem, może kreskę sobie zrobić czy coś, nie wiem, sama. Nie muszę niby, ale mam ochotę się ogarnąć, może tak się rozbudzę i zaraz idę robić te burgery i sałatkę. Jeszcze mam niby trochę czasu, jest 15. Ale w takim tempie, jakie ja dzisiaj mam i jak jestem zaspana i po prostu przemarznięta, to trochę może mi się zejść. Makijaż dzisiejszy, dlatego że, no nie wiem, może później sobie coś na usta nałożę, ale nawet nie chcę mi się rozświetlaczu nakładać, bo mam jakąś taką rozświetloną naturalnie skórę dzisiaj i nie nakładam, olewam dzisiaj makijaż, będzie taki szybciutki, dosłownie w 5 minut i powiem wam, że dzisiaj włosy moje się strasznie elektryzują, ja nie wiem, o co chodzi i przecież śmieję po prostu, że Polska mnie służy, bo jestem przeziębiona, jestem wiecznie tutaj zmęczona, nie mogę się wyspać, najpierw włosy miałam jakieś sztywne, teraz mi się strasznie elektryzują, także chyba mi nie służy polski klimat, trzeba wracać do Londynu, oczywiście żartuję, ale coś w tym jest, że wiecie, nie wiem, jest inne może powietrze, inna woda i jakoś tak ten organizm dziwnie reaguje. Nie wiem, o co chodzi, ale tak właśnie nie do końca się czuję tak, jak powinnam się czuć tutaj. No i... ja się po prostu wykończę. Miałam wam pokazać, że z tych dwóch kciuków zszedł mi lakier. Już ten, którego używałam i zobaczcie, ja nie wiem, jak to się dzieje. Widzicie to? Nie wiem, kiedy ten paznokieć złamałam. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy on się złamał. Teraz patrzę, on jest złamany. No, kurde! O, masakra. Dzięki, że mi poleciłyście w ogóle te lampy inne do żelu. To sobie właśnie zrobię i może lepiej mi się utwardzą, bo teraz póki co to jest tragedia. One mi się tak łamią. Na początku się tak nie łamały, tylko od tych kręgli, a tak to reszta nie. A teraz jak zaczęły się łamać, to po prostu się sypią. I każde po kolei łamie się, no niemiłosiernie. Będę musiała je spiłować na krótko i na Sylwestra będę wyglądała jak nieszczęście z takimi króciutkimi paznokciami krzywymi, więc świetnie. Zobaczcie, jak fajnie nam wyszło ciasto, tylko tutaj się trochę spiekło, ale nie jest spalone, tylko po prostu takie bardziej spieczone, bo mamy taki troszeczkę stary piekarnik, nawet nie piekarnik, tylko taki piecyk i w nim ciężko wyczuć, właśnie on czasami z jednej strony trochę bardziej przypieka, no ale nie szkodzi, na pewno będzie pyszne i fajnie, bo wyszło bardzo, bardzo wysokie. Czasami jest takie, wiecie, na pół wysokości blachy, a teraz aż wystaje trochę ponad blachę, także super, bo naprawdę dużo go wyszło. I jest wysokie i takie, wiecie, pulchne, też może z tą bezą, także mam ochotę spróbować, ale chyba na razie nie będę wyciągać, zrobię sobie jakąś kanapkę, tylko zjem i biorę się za sałatkę i może zacznę przygotować te burgery, albo chociaż mięso przygotuję, także coś tam zobaczycie.
Dobra, jeśli chodzi o mielone mięso, to nie będę Wam tak bardzo pokazywała, ale mam tutaj mielone z łopatki i doprawię je przyprawą, oczywiście taką zwykłą do mielonego mięsa. Trochę pewnie papryczki dam ostrej, pieprz, sól i przeczytałam w jakimś przepisie, że dobrze jest dodać do burgerów 2 łyżki musztardy i 2 łyżki ketchupu, więc tak zrobię. Oczywiście dodam 2 jajka, no i to wszystko zmieszam. I też było napisane, żeby dać trochę wody, odrobinkę, ale żeby nie dawać bułki, więc chyba tak zrobię, może minimalnie tam trochę bułki wrzucę, żeby lepiej się zlepiło, ale właśnie o to chodzi, żeby ona się nie rozleciała. Sorry, że nie widzicie mojej głowy, ale mam trochę nadal brudne ręce, więc nie brałam aparatu, także już pokażę Wam może, jak będę smażyła, albo już usmażone burgery, żeby nie... Dobra, wezmę go. Żeby nie straszyć Was mięsem, bo wiem, że niektórzy nie lubią oglądać surowego mięsa, także biorę się do roboty i oglądam sobie tutaj szaneksu w tle. A śmiesznie wyglądam, związałam włosy, ja nie wiem, czy też tak macie. Dajcie znać, czy też tak macie. Tak mnie wkurzają włosy, jak mam rozpuszczone. Zwłaszcza jak coś robię w domu. Pierwsze co, jak ja wchodzę do domu, wcześniej co prawda chodziłam w rozpuszczonych, ale to dlatego, że drzemałam i nic takiego nie robiłam, ale jak za coś się biorę, to ja muszę mieć związane włosy i zazwyczaj jak gdzieś wychodzę i mam rozpuszczone włosy, to jak wchodzę do domu, to ja muszę je związać, bo trafia mnie coś. Jeszcze jak były krótsze, to jakoś tak mi nie przeszkadzało, a teraz już trochę odrosły i po prostu trafia mnie szlak i jak widzicie, moja grzywka jest też strasznie długa i nie wiem, czy mam ją podcinać, czy ją trochę jednak zapuścić i ją tak na bok brać, sama nie wiem, więc na razie ją zostawiam, ale przyznaję, że irytuje mnie i mi bardzo przeszkadza, jeszcze kryłam cebulę i po prostu płakałam o czym i szczypią, także dobra, nieważne. Biorę się za to, a właśnie jeszcze cebulkę i czosnek będę tutaj dodawała, także biorę się za burgery. Słuchajcie, rodzice już pojechali, pojedliśmy i mama przywiozła w takim niepozornym słoiku, ale to jest nalewka roboty mojej mamy z kwiatu bzu. Jest tak pyszna, już piliśmy u mojej mamy i teraz Tomko się napiłem po kieliszeczku przed snem po jedzeniu, żeby się lepiej trawiło. Po kieliszku sobie wypijemy, bo jest przepyszna. Dobra, jest okropnie ciemno, chciałam Wam już tylko życzyć dobranoc, a właściwie sobie dobranoc, bo wy to może obejrzycie rano, nie wiem. Nieważne, w każdym razie chciałam się po prostu z wami pożegnać, dlatego że idę zaraz spać, tylko przerobię ten film, bo jestem padnięta bardzo. Naprawdę, no mówię wam, że nie wysypiam się i chodzę jak takie zombie, jestem wiecznie zmęczona, a nie chcę wam tutaj też bardzo narzekać, chociaż dzisiaj trochę ponarzekałam, przyznaję. No nie wiem, czy jutro będę nagrywać, przyszło mi kilka ładnych rzeczy, ubrań, więc może wam pokażę w kolejnym vlogu. Jutro bym chciała na pewno nagrać szykowanie na Sylwestra, bo mam pomysł na makijaż i na outfit, więc może to się uda nagrać, mam nadzieję, że się uda, bo wiecie jak to jest, co chwilę plany się zmieniają, ktoś dzwoni, chce się spotkać i tak dalej, jak tu jesteśmy, ale mam nadzieję, że się uda. Miałam Wam jeszcze powiedzieć, że strasznie bardzo mocno brakuje mi więcej filmów kosmetycznych i makijażowych, nagrywania tych filmów, dlatego że po vlogmasie, wiecie, tych vlogów, mimo że ja je uwielbiam nagrywać, to mam taki lekki przesyt i strasznie brakuje mi filmów kosmetycznych, także na pewno możecie się ich spodziewać w najbliższym czasie dużo, ale dopiero właśnie jak wrócę z Londynu, no bo tutaj po pierwsze mam ograniczone możliwości, mam mało kosmetyków za sobą, a po drugie nie mam za bardzo czasu, ale już niedługo wracamy, na początku stycznia, niedługo po Sylwestrze kilka dni wracamy, także będzie więcej filmów, chociaż też z przeprowadzką będzie trochę zabawy, bo w połowie stycznia się przeprowadzamy, ale na pewno tych filmów będzie więcej. Vlogi też będą, ale może tak bardziej będą się przeplatać. Nie wiem dokładnie, zobaczymy. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, bo też niektóre z Was się niepokoiły albo mi pisały też takie
dobrze na osobę, że cały czas tylko dodajesz vlogi, ale to był vlogmas, czyli codzienne vlogowanie, więc były vlogi. Ale nie martwcie się, filmy kosmetyczne też będą i będzie ich dużo. Także dajcie znać, czy jesteście podekscytowane też na filmy kosmetyczne i na vlogi z przeprowadzki, bo takie też będą. I dobra, już nie zanudzam Was. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!